Na podcast Co powie tata zaprasza sponsor, producent Oreo. Dominika Olszyna, podcast Co powie tata. Mój gość Radosław Majdan, były piłkarz, komentator sportowy i działacz sportowy, a prywatnie, co ważniejsze, tata Henia oraz ojczym Stasia i Tadeusza. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, nic nie pomyliłam. Radek, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś ze mną. To jest podcast, który opowiada historię ojcostwa. My mamy poczucie w Onecie, że te głosy męskie nie są tak bardzo popularne w mediach, więc stwierdziliśmy, że stworzymy projekt, w którym tata nam opowie, co czuje, co myśli i co go przeraża. I chyba chciałabym zacząć od takiego pierwszego pytania na rozgrzewkę, ponieważ ty jesteś tatą od 3 lat, ale ojczymem już bardzo doświadczonym. I czy ty zawsze widziałeś się w roli ojca? Wiesz co, ja miałem zawsze dobry kontakt z dziećmi. To wynikało chyba z, nie wiem, z mojego usposobienia, charakteru, jakiejś empatii, wrażliwości. Naprawdę, bo myślę, że ludzie się dzielą po części na takich, którzy gdzieś docierają do dzieci, bawią się z nimi zupełnie tak w naturalny sposób, a tych, którzy gdzieś tam się w jakiś sensie dystansują. A co najważniejsze w tym wszystkim, to tak naprawdę dzieci, które są szczere, bezkompromisowe, w ocenie bardzo bezpośrednie. One dawały mi, że tak powiem, takie poczucie, że dobrze się czują w moim towarzystwie. Może tak, albo świetnie się bawimy. Moja siostra ma 2 dzieci, mój brat ma 3, tam plus jeszcze wujkowie i ciocie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jakoś nie wiem, z czego to wynika. Być może dlatego też, że nie wiem, sportowcy czy muzycy, artyści są to ludzie, którzy mają tą wrażliwość jakoś szeroko rozwiniętą, albo z drugiej strony, jak to się mówi, właśnie temat rzeka i taki, który zawsze scala, zawsze łączy i zawsze możesz porozmawiać z młodymi chłopakami na przykład, tak jak ja ostatnio miałem okazję, chyba z 8- czy 9-latkiem rozmawiałem jak z poważnym człowiekiem, bo miał tak dużą wiedzę, że więc pewnie futbol tutaj też jest czynnikiem takim integrującym. Wspólna zajawka, to tak trochę jest, tak łączy jest. I to, że może jest ci łatwiej po prostu tak w tym ruchu też złapać tych chłopców. Jest to tak, chociaż akurat wydaje mi się, że to chyba nie ma reguły. To jest taki, że tak powiem, taka sytuacja w naszym życiu, kiedy, tak jak powiedziałem, dzieci nie analizują i wydaje mi się, że ci bardzo dobrze odczytują tą tak zwaną szczerość, prawdę. Jak to się mówi, prawda zawsze się obroni, a na pewno zdecydowanie obroni się w kontaktach z dziećmi. I pewnie też dlatego tak krótko to trwało, jak poznałem Małgosię, która bardzo się denerwowała przed tym, kiedy miałem poznać Stasia i tatka. No było to 10 lat temu, więc no, Tadek nie 3 lata, Stasiu 7, więc generalnie no, mogło się bardzo na tym zależało, żeby te kontakty były między nami takie właśnie, jak są w rodzinach. Mi również. Ja chyba się jeszcze bardziej denerwowałem niż ona, chociaż o tym nie mówiłem. No i jak ich kupiłeś? Pamiętasz to pierwsze spotkanie z chłopcami? Tak, pamiętam dokładnie, bo zaaranżowaliśmy to bardziej Małgosia takich wspólnych znajomych, kiedy chłopcy się bawili z ich dziećmi i nagle schodzą w dół, no to ja, wiesz, tam dzień dobry. Tadek powiedział tylko tam cześć czy dzień dobry, nawet mnie prawie nie zauważył, wiesz, jeszcze nie wiedział wtedy, kim ja jestem. Jakiś pan przyszedł, tak, się przywitać. Natomiast pamiętam w samochodzie, bo miałem podwinięte rękawy, tak na mnie spojrzał, powiedział, fajną jest tatuażę. I tak się gdzieś zaczęła nasza ta tak zwana przyjaźń i relacja, a Stasia trochę delikatnie postarałem się przekupić, żeby zyskać jego sympatię w postaci rękawic bramkarskich w jego rozmiarze, co nie jest takie proste. Musiałem je zamówić, ja miałem wtedy umowę z taką firmą, która produkuje również rękawice bramkarskie, więc prosiłem, żeby z jego imieniem zrobili mu takie, wiesz, profesjonalne. No a że Staś wtedy właśnie był w takiej akademii piłki nożnej, właśnie grając na pozycji bramkarza, no to wtedy ten prezent był taki, wiesz, który przełamywał pierwsze lody. Ale przede wszystkim oni są fantastycznymi chłopakami i byli wtedy, jak jeszcze spotkaliśmy się, kiedy byli dziećmi, bo dzisiaj o Stasiu tego tak do końca, no dzieckiem nie jest. No dzisiaj Stanisław ma 17 tak. lat, więc już chyba musimy tak Staś powiedzieć Stanisław. Tak, więc odpowiednio... ku dużej uldze mojej żony, mojej również, chłopaki mnie zaakceptowali bardzo szybko, nawiązaliśmy jakąś wspólną nić porozumienia i te nasze relacje naprawdę od samego początku były
takie bardzo, bardzo przyjazne. Później to wszystko ewoluowało, wiesz, ja ich kocham. Były kolejne etapy związku, na pewno jakby mieszkanie jak razem życiu, i tak dalej, tak, jak to w tak, życiu, tak, prawda? Tak, tak, później zamieszkaliśmy razem, to już, wiesz, odwoziłem ich do szkoły. Tadek, że tak powiem, moim pośrednictwem śpiewa prawie wszystkie piosenki Lady Punk, bo jak zawsze jeździliśmy do szkoły, ja słuchałem, więc kiedyś patrzę tak w lusterko, on sobie śpiewa jedną piosenkę, pod nosem drugą, trzecią, mówię, o. I do dzisiaj zresztą obiecałem mu, że pójdziemy kiedyś na koncert, więc wiesz, mam, to już jest ten etap. I wiesz, no, mieszkając z nimi, oczywiście, że traktuję jako swoich synów, kocham ich. A czy jesteś doświadczonym ojczymem? I to chyba było takie doświadczenie też ważne przed urodzeniem Henia, bo już miałeś taką szkołę życia, tylko trochę na innym etapie, prawda? Tak. Bez tego pierwszego. Bez tego pierwszego, bez tego chyba najważniejszego etapu. Okay. A przede wszystkim, no, tak jak powiedziałem, no, Stasiu i dla mnie, i Tadek są jak synowie, chociaż oni mają tatę i bardzo go kochają. I tutaj ja też nigdy nie próbowałem go zastąpić, ponieważ te wszystkie relacje między nami są bardzo jasne. Ja jestem bardziej jako ich przyjaciel, tak jak kiedyś Tadeusz się mnie zapytał, Radku, kim ty dla mnie jesteś, no to powiedziałem, czyli że... padło takie pytanie, tak, czyli tak, był tak. Taki etap porządkowania tych relacji rodzinnych, kto tak, jest kim i z czym można, to prawda. Do kogo. I tobie, znaczy, zaskoczyło. Wydaje mi się, że było to dość takie naturalne, chociaż wtedy miał, nie wiem, 6 lat, więc wyjaśniłem mu, że jestem jego przyjacielem, że do końca życia będę mu pomagał, służył pomocą, wsparciem, że zawsze jak będzie miał problem, będzie mógł do mnie przyjść, bo właśnie jestem od tego w jego życiu, żeby go chronić i zawsze pomagać. Natomiast rzeczywiście ten taki prawdziwy etap narodzin, wiesz, ta ciąża, to wszystko, co się z tym wiązało, jeszcze w naszym przypadku była to oczywiście, co nie jest zresztą tajemnicą, metoda in vitro, więc wiązało to się z różnymi sytuacjami stresowymi, bo tak do końca no właśnie też chciałam o tym porozmawiać, bo my znowu w mediach wiemy, jak się czują kobiety w in vitro. My dużo o tym rozmawiamy i ta perspektywa kobieca na ten cały proces jest gdzieś tam opisana, opowiedziana. To już nie jest temat tabu. Ale jak się czuje mężczyzna, no, który jest z boku, no musi wspierać oczywiście, jakby to jest wspólna sprawa, no ale rzadko chyba pytamy o uczucia. Jak ty się czułeś w tym całym procesie in vitro? Jesteś z boku w takim sensie, że to wszystko odbywa się... Największe zaangażowanie oczywiście jest tutaj po stronie kobiety i ty możesz być tak naprawdę, jako mężczyzna, jako facet, tylko wsparciem. Generalnie starasz się nie obciążać jeszcze bardziej emocjonalnie, czy generalnie nie stwarzasz sytuacji takich, że wiesz, że może to być coś, co jest dodatkowym jakąś presją, czy bagażem, który raczej chcesz ze swojej żony ściągnąć. I w naszym przypadku mieliśmy kilka nieudanych prób, więc no generalnie rozgrywasz to w swojej głowie, bo to też nie jest temat, o którym rozmawiasz z przyjaciółmi, czy z rodziną. Właśnie. Mimo tego, że ja mam bliskich przyjaciół, czy mam dobry, bardzo dobry kontakt z moją siostrą, z moim bratem, to generalnie, czy z rodzicami, to jest coś takiego, że rozgrywasz to po prostu w swojej głowie. Nawet im nie mówisz, że ta pierwsza procedura się udała, bo wiesz, jakie to jest ryzykowne, więc później, żeby no też nie było takiej sytuacji, że musisz komuś tłumaczyć na zasadzie, no bo każdy w naturalny sposób pyta, no jak Małgosia się czuje i tak dalej. Więc my bardzo długo, już wtedy, kiedy ten ostatni raz nam to powiodło się i ta cała procedura z Heniem, dostaliśmy od lekarza takie no, zapewnienie, że już jest bezpiecznie, no to wtedy dopiero tak jakby ochłonęliśmy, pamiętając oczywiście te nasze nerwy i stresy, co było wcześniej, dopiero zaczęliśmy o tym mówić rodzinie i znajomym, że nam się udało. Natomiast to jest coś takiego, że rzeczywiście znosisz to sam, ale i tak kobieta ma gorzej, więc to nie jest na zasadzie, że się użalasz nad sobą, Boże, nie mogę się z tego nikomu zwierzyć. Nie, po prostu taka jest kolej rzeczy. Myślę, że też mężczyźni mają troszkę inaczej w takich sytuacjach, że nie ma takiej otwartości na to, żeby o tych takich intymnych etapach życia, bo kobiety mają zawsze mamę, siostrę, tak, przyjaciółkę, do której jednak ta łezka pójdzie i powiemy sobie, Boże, znowu się nie udało. Tak, z natury rzeczy można powiedzieć, że my, mężczyźni, no, mamy mniejszą skłonność właśnie do otwierania się rzeczywiście w takich bardzo ważnych dla nas kwestiach. Więc ja starałem się tutaj być przede wszystkim wsparciem dla Małgosi. Wiesz, jak mieliśmy jakąś kolejną próbę, która nam nie wyszła, to też nie przedstawialiśmy tego sobie wzajemnie w formie jakiejś porażki czy rozgoryczenia, bo każdy z nas to przeżywał i każdy z nas to
to czuł, ale tak naprawdę mówię, dobrze, spokojnie, kochanie, spróbujemy jeszcze raz i tak dalej. Jesteś bardziej właśnie osobą, która ma świadomość, że w tej sytuacji to wszystko spoczywa na barkach kobiety, więc ty zdecydowanie mówię o sobie, o mężczyźnie, że musisz dać jej wsparcie, a moje tak naprawdę emocje, wiesz, tak dopiero później, na przykład tak jak teraz z tobą rozmawiam, zastanawiałem się nad tym. Wtedy ja tego nie analizowałem, co muszę przechodzić. Było to dla mnie normalne, naturalne, że po prostu tak się muszę zachować, bo to jest oczywiste, że w pewnym momencie, albo nawet wcześniej, kiedy widzisz, jak twoja żona przyjmuje te zastrzyki, jak to wszystko jest dla niej, no, niełatwą sytuacją. Cała ta logistyka też lekarska, prawda, pod którą trzeba wszystko dostosować. Także mówię, przy tej metodzie in vitro, no mężczyzna jest po prostu dodatkiem i tak samo wtedy, kiedy coś się nie układa, nie wychodzi, to też nie ma miejsca na to, żebyś się, mam wrażenie, uzewnętrzniał, jak mi jest przykro, czy nie, to w ogóle cały czas w pewnym momencie wierzyliśmy, że to w końcu nam się uda, chociaż muszę powiedzieć szczerze, że w pewnym momencie gdzieś ta wiara ucieka, że po raz kolejny, jak to w zasadzie ten raz, kiedy Małgosia zaszła w ciążę z Heniem, to lekarze nas bardzo do tego namawiali. My pewnie byśmy to zrobili, tylko tak powiem szczerze, już masz taką wiarę, która jest dość mocno nadszarpnięta, że już nie jesteś pewny wiary, już jesteś trochę taki stanowany w tych emocjach, w tym wszystkim, co wiąże się z tym, że możesz powiedzieć, że tym razem się uda. Nie, bo to jest duża wątpliwość. I dlatego zawsze będę wdzięczny lekarzom, bo zrobili naprawdę wszystko, dokładnie wszystko, a może jeszcze więcej, żebyśmy mieli synka. I dlatego też o tym mówię. I za każdym razem to powtarzam, że nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym ukrywał, że Heniu urodził się z metody in vitro. Wbrew temu, co piszą niektórzy niezrównoważeni ludzie w książkach, czy narracji, którą prowadzi opcja rządząca, jest to dla mnie haniebne, skandaliczne, bo te dzieci są zdrowe, są bardzo kochane, a przede wszystkim dają niewiarygodne szczęście rodzicom, którzy bardzo na nie czekają i którzy przechodzą. Medycyna daje to szczęście. A to już jest inna sprawa, że żyjemy w takich czasach. Tak? Dokładnie, że możemy sobie pomóc i chyba to jest po prostu rozwiązanie, które pozwala nam dzisiaj prowadzić ten podcast. Tak, a mi pozwala być szczęśliwym tatą. I mi pozwala rozmawiać z Radosławem Majdanem, rozmawiać o ojcostwie, a nie o piłce nożnej. Tak, właśnie jeszcze kończysz tą moją myśl, że właśnie dlatego, bo uważam, że jesteśmy to winni tym lekarzom, bo jeżeli włożyli to w tyle pracy i zaangażowania, byli nawet na konsultacji w Stanach Zjednoczonych, w przypadkach różnych między innymi konsultowali również nasz przypadek i jak okazało się, że wszystko jest okej, że Małgosia zaszła w ciąży, to pamiętam łzy w oczach doktora Lewandowskiego i tak pomyślałem sobie, jeżeli ja miałbym później ukrywać, bo miałbym się, nie wiem, wstydzić, czy w mniemaniu niektórych ludzi chronić swoje dziecko, nie, to w ogóle nie jest tędy droga, wbrew przeciwnie, chcemy dać ludziom też jakąś nadzieję, że ten któryś kolejny raz może się udać, że warto próbować, że warto w to wierzyć, a z drugiej strony mam naprawdę olbrzymią wdzięczność do lekarzy, że pomogli ci zostać ojcem. Tak jest. Ja mam jeszcze taką myśl, kiedyś czytałam przepiękny reportaż właśnie też o parze, która starała się dziecko w procedurze in vitro i tam mężczyzna powiedział, że to, przez co musieli przejść, zbudowało im niesamowitą przyjaźń, bo na pewnym etapie, kiedy są różne próby i nie zawsze to wychodzi i trzeba po prostu wytrwać i być w tym razem, to pojawiła się między nimi prawdziwa przyjaźń i takie prawdziwe porozumienie. Wiesz co, generalnie ja mam wrażenie, że z Małgosią od samego początku jakoś bardzo mocno te emocje, które wybuchły między nami, bo wszystko nas potoczyło się bardzo szybko, to tam tak naprawdę zaskoczyło, czy zazębiło się we wszystkich emocjach, w przyjaźni również i ja nie powiem, że to spowodowało, że jeszcze bardziej poczuliśmy się. Na pewno to nas w jakimś sensie czy zjednoczyło. No, byliśmy przede wszystkim szczęśliwi, bo w końcu zostaliśmy rodzicami, a bardzo tego oboje chcieliśmy, więc to jest szczęście trudne do opisania. Przechodziliśmy przez to razem, ale mówię, już gdzieś mam wrażenie, że tą przyjaźń, ten szacunek, to wzajemne wsparcie budowaliśmy wcześniej. No nie jest chyba tajemnicą, że zobaczyłeś Małgorzatę i się po prostu zakochałeś. No, że to było ogromne uderzenie miłości. Tak też było i tak też się stało. Jesteśmy osobami dość mocno doświadczonymi. Małgosia jest po dwóch rozwodach, ja jestem jej trzecim mężem. Ona jest moją trzecią żoną, więc można powiedzieć, że ten bagaż doświadczeń, to co przeżyliśmy w życiu, chyba również dzisiaj jest jakimś takim naszym potencjałem, jest fundamentem tego,
że my się bardzo kochamy, my się bardzo szanujemy, my staramy się nie doprowadzać do takich sytuacji małostkowych, tak? Jak się kłócimy, to szybko się godzimy, no bo wiadomo, życie jest takie, że każdy z nas ma jakieś stresy i zawsze no, jest też trójka wymiana dzieci. Zdań, do tego są dzieci, więc oczywiście, że można też czasami być tak po prostu zmęczonym i lekko sfrustrowanym, chociaż bardzo staram się na tym panować, że jest coś takiego w nas. Staram się nie dopuszczać do takich sytuacji, kiedy zupełnie bez sensu jestem zirytowany. Czasami wstajemy z łóżka rano i jest coś takiego, nie wyśpimy się i tak dalej. Ale ostatnio usłyszałem taką fajną rzecz, że fajnie jest rano powiedzieć super, dziękuję za to, co mam, żeby być wdzięczny, bo wtedy człowiek zaczyna rzeczywiście to doceniać. Jeżeli wszyscy w naszej rodzinie są zdrowi, jeżeli nie ma jakichś dramatów, to myślę, że powinniśmy to bardzo, bardzo mocno doceniać. Natomiast, no tak, i tutaj nawet jak się spotkaliśmy, to Małgosia powiedziała ten słynny cytat do mnie, mówi, nie podchodź, bo to była akurat premiera firmowa, więc było trochę paparazzi, ja w związku z tym, macie nawet zdjęcie, to tak, powinno być w ramce w domu z tego pierwszego spotkania. Tak, i powiedziała, nie podchodź do mnie, bo powiedzą, że będziesz moim trzecim mężem. I ja powiedziałem, no dobrze się składa, bo w takim razie ty będziesz moją trzecią żoną i akurat była to w pewnym sensie jakaś przepowiednia. I my bardzo szybko się dotarliśmy. My bardzo dużo spędzaliśmy ze sobą czasu, a że generalnie nie mogliśmy wychodzić. Znaczy nie mogliśmy. No nie, mogliście, ale nie chcieliśmy tak. Żeby były zdjęcia. Ja też mam świadomość, że Małgosia chciała być pewna tego, że to nie będzie jakiś kolejny krótkotrwały romans, tylko że to będzie coś poważnego. Jest matką dwójki dzieci i też ja miałem świadomość, że to musi być coś poważnego i wiedziałem od samego początku, że rzeczywiście te emocje między nami bardzo mocno wybuchły i tak jest do dzisiaj. I jest Henio, tak, który jest owocem tej miłości, a już wiecie, że Henio będzie, Małgosia jest w ciąży, już wierzy w miarę stabilnie. No i co to jest za etap? O co się najbardziej martwisz? Bo to już jest, wiesz, czeka się. W tym momencie, no już jest ten konkret i zaraz to dziecko będzie. No to jakie pamiętasz te pierwsze emocje? Tak, znaczy martwisz się, myślisz o tym. Ja się pamiętam, zastanawiałem, czy będę dobrym tatą. Bo pamiętam, jak kiedyś mi przyjaciel powiedział, wiesz co, jak urodzi ci się dziecko i spojrzy ci w oczy, to poczujesz coś takiego, czego jeszcze nigdy w życiu nie poczułeś. I ja tak szczerze mówię, tak, okej, nikomu o tym nie powiem, ale ciekaw jestem, czy ja to poczuję w sensie na zasadzie, czy nie będę w swojej mniemaniu, w swojej głowie, nie wiem, nie kochał tak bardzo, jak się mówi, że się kocha dziecko, tak? Że zawsze opowiadają, wiesz, no tak o tych relacjach, gdzieśmy mówiliśmy, że były okej, pozytywna energia i tak dalej, ale byłem ciekawy i nad tym się naprawdę zastanawiałem i czy będę dobrym tatą, czy podołam, czy dam sobie radę. A ten dobry tata, to w twojej głowie, to jakie były tak naprawdę cechy charakteru, które uważałeś, że musisz mieć albo musisz poczuć w tej sytuacji? Wiesz co, przede wszystkim dobry tata generalnie kojarzy mi się z tatą, który kocha swoje dzieci w niewiarygodny sposób. I to chyba słowo klucz. Olbrzymia miłość, bo na bazie tej miłości jesteś w stanie zrobić wszystko. I oczywiście później czasami ja się na tym łapię dzisiaj, że ciężko mi trochę zbalansować między moją nadopiekuńczością nad Heniem, z czego czasami żartuje moja żona, a tym, żeby go kształtować, ten tak zwany charakter, obowiązkowość i tak dalej. Ma dzisiaj 3 lata, więc jeszcze no, trochę traktujemy go jak dzidziusia. Myślę, że ostatnie dziecko, ostatnie w kolejności jest takie, że zawsze jest najbardziej rozpieszczone. No, nawet jest taki, tak traktujemy taki dzidziusia. Standardowy przykład, tak, kiedy się ma jedno dziecko, drugie i trzecie, każdy ma inny charakter, każdy ma inną osobowość, ale zdecydowanie najbardziej rozpuszczony jest ten najmłodszy. Bardzo często, wszyscy się skupiają, każdy hucha, dmucha i ma przede wszystkim bardzo dużo miłości wokół siebie. Zresztą tak ma nasz Henryk. Więc ja to pamiętam, jak byliście w Szwecji na wakacjach, to była tam taka zasada, że każdy musiał 15 minut go nosić. Tak, robiliśmy sobie czas. Tak. Bo wiesz co, bo to też jest tak, że co jest oczywiste i co jest normalne. Każdy, kto ma dzieci, to wie, o czym mówię, że są momenty, kiedy jesteś zmęczony, kiedy po prostu wracasz z pracy, a dziecko ma niespożytą ilość energii. Nawet ostatnio, słuchaj, wracaliśmy teraz parę dni temu z wakacji, no i Heniu dał nam trochę popalić w samolocie. I tak sobie pomyślałem, że a byli na pewno tam ludzie, którzy nie mają dzieci i czasami mają taki stosunek do tego jeszcze nie do końca zorientowany czy przekonany, że chcą być rodzicami. Ja myślę, że jeżeli tacy ludzie obserwują właśnie te dzieci, które się tak zachowują, to nie jest reklama dobra. Nie, samolot to jest antyreklama macierzyństwa i tacierzyństwa, tak, to trzeba szczerze powiedzieć. Bo zatykają się uszy, kiedy samolot startuje, bo poza tym akurat było tak, że nasz lot był opóźniony, chyba godzinę siedzieliśmy w samolocie, to wiadomo, że dzieci wtedy rozpiera ich energia i tutaj mogę tylko powiedzieć, słuchajcie, jak macie swoje dzieci, jest zupełnie inaczej, bo masz tyle, ten pokład miłości, ten cierpliwości jest zupełnie
zupełnie inny. I to jest coś, co tak jak powiedziałem w tym, co stwierdził ten mój kolega wtedy do mnie, bo ja tą miłość poczułem. Mhm. I wszystko to, co myślałem, nad czym się zastanawiałem przed urodzeniem Henia, zaskoczyło mi razy, nie wiem ile, po prostu razy kilka, że ja się nie spodziewałem, że można tak kochać swoje dziecko. Jak ja kocham Henia, naprawdę. No dobrze, a to teraz zapytam, jak taka okropna kobieta. Czy Radosław Majdan wstawał do Henia w nocy? Tak, cały czas wstaje. Cały czas wstaje. Tak, cały pieluchy, czas, jak tam z pieluchami jeszcze? Już sprawdza. Wychodzi z pieluch. Czego też nigdy nie rozumiem, że jak mamy zdjęcie, dwu i półletnie dziecko i jest jakieś zdjęcie w social mediach i są opisy, to on ma jeszcze pieluchę. Myślę, że dziecko, które jest jeszcze dzieckiem, to ma prawo do tej pieluchy, kiedy się ściągnie. I właśnie jesteśmy na etapie tego, że Henia już tej pieluchy miał nie będzie, więc takie. No bo wtedy, wy macie jeszcze taką trudną sytuację, dlatego że wasze życie rodzinne jest rzeczywiście pokazywane na przykład na Instagramie i jesteście też takimi rodzicami, których obawiam się, że wszyscy komentują i dają, jak to często bywa, właśnie tego uwagi, dlaczego jeszcze smoczek, co z tymi pieluchami, a dlaczego on mówi albo nie mówi, te wszystkie są, spojrzenia. Tak, są takie uwagi, wiesz co, no Instagram jest dla nas jakimś albumem, tak, jest to, nawet tak ostatnio rozmawialiśmy sobie z Małgosią, mówię, słuchaj, no te zdjęcia, które są w telefonie, które miałem kiedyś, jak Tadek był mały, gdzieś ten telefon, nic nie pamiętam, wpadł mi do wody, czy straciłem go i nie zdążyłem przegrać tych zdjęć, więc często ten Instagram sobie przyglądasz jak album po prostu rodzinny i ja cieszę się, że to mamy. Natomiast wiesz, to jest kwestia charakteru. Czy ktoś ma w sobie na tyle, nie wiem nawet jak nazwać tą cechę, czy to jest przemądrzałość, czy taka troszeczkę irytujący sposób umoralniania ludzi, co powinni zrobić ze swoim życiem. My naprawdę dobrze wychowujemy naszego synka, bardzo o niego dbamy, ale też pozwalamy być mu dzieckiem. Chcemy to zrobić bardzo, że tak powiem, w taki delikatny sposób. I jeżeli chodzi o to, że kiedyś miał smoczek, dzisiaj już go nie ma. I to też nie wydawało mi się, żebym musiał mu zabierać ten smoczek, bo niektórzy też tak uważali. Bo widziałem dzieci, którzy później zaczęli ssać palca. I to już wiem, że też za szybko tego robić nie można. I akurat z Heniem wszystko poszło bardzo tak naturalnie. Natomiast są tacy, którzy uważają, że gdzieś tam trzeba się uzewnętrznić, czy kogoś pouczać. Niektórzy lubią pouczać. Ja nie mam w sobie tej cechy. Uważam, że tym bardziej, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, to jest bardzo delikatna taka strefa czy sfera i mogę się nie obrażać, jak ktoś powie coś o mnie złego, ale już jak ktoś powie coś złego o naszych dzieciach, to już się denerwuje, tak. I już tego nie do końca rozumiem. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, to w takim razie po co wystawiasz się zdjęcia, ale umówmy się. No i to jest trochę tak, jak kiedyś powiedział Nobel, tak, wymyślając dynamit, że wymyślił go po to, żeby był do budowania dróg i miał sprzyjać ludziom, a nie ich zabijać. Natomiast to podobnie jest z internetem. Internet nie został wymyślony po to, żeby ludzie uderzali w innych na zasadzie hejtu, a bardziej, żeby zbliżyć relacje i miał być zupełnie w innym celu. I niektórzy po prostu to wykorzystują, ale to jest tak abstrahując. Natomiast ogólnie Heniu rośnie i jest zdrowy. A czy ty czytasz jakieś książki o wychowywaniu, czy robisz to wszystko intuicyjnie? A czy jest może coś z twojego prywatnego domu, co jest bardzo ważne, żeby przekazać Heniowi? Wiesz co, przede wszystkim no, u nas w domu ja miałem siostrę, miałem brata, no siostrę miałem starszą, więc wiem, jak dobrze mieć to rodzeństwo. I widzę to na bazie naszej rodziny, jak widzę, jak czy Stanisław, czy jak Tadziu bawią się z Heniem. To jest naprawdę wzruszające. Wymyślają mu różne zabawy, starają się go zaciekawić, roześmiać, rozweselić. I to jest naprawdę fantastyczne. Kiedyś pamiętam, jak wróciłem tak zupełnie przypadkowo do pokoju gdzieś hotelowego, bo zapomniałem czegoś, chłopcy zostali z nianią, ale akurat oni się bawili z Heniem i nikt ich do tego nie zmuszał. I widziałem, jak on taki rozradowany i nawet nie wiem, czy oni widzieli wtedy mnie, że ja to widzę, ale zrobiło mi się bardzo przyjemnie, bo oni go bardzo kochają. On zresztą bardzo kocha ich. Nawet mamy taki rytuał, że Henio po kąpieli jest taka piosenka z Gwiezdnych Wojen i już Henio sobie ją tam tan, 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 tan i zawsze mi mówi. To znaczy, że to jest ten czas, kiedy jedzie do Stasia i Stasiu się z nim bawi. Więc Tadek wymyśla takie zabawy, że po prostu... Jest to niewiarygodne, ale każdy... Ja widzę, że cię to wzrusza, że jak o tym opowiadasz, to są takie, to wzbudza w tobie takie emocje, że ten obrazek chłopców to jest dla ciebie coś dzisiaj bardzo, bardzo ważnego. To prawda, bo to jest historia naszego życia, ale przede wszystkim to są emocje, to jest to, co powiedziałeś, co wyniosłem z domu, to wyniosłem olbrzymią miłość, która dała mi mama, tata, ale zawsze mama mi się kojarzy z taką osobą bardzo empatyczną, taką, która była bardzo wrażliwą osobą, która... Nigdy nie zrobiła nikomu krzywdy. Naprawdę, to chyba moja mama była najlepszym człowiekiem, jakiego w życiu poznałem. I
i przekazała. Myślę, że po niej odziedziczyłem tą taką dość dużą dawkę empatii, takiego zrozumienia, czy takiej właśnie miłości. Natomiast wiesz, no tutaj olbrzymią rolę odgrywa oczywiście moja żona, tak, bo Małgosia no, w bardzo fenomenalny sposób uważam tym wszystkim, no zarządza, może to jest złe słowo, ale no poukładała, wiesz, w takiej grupie to poukładała to wszystko, zarządzanie. Tak, jest jedyną kobietą, oczywiście mamy nianię, która bardzo nam też pomaga, zresztą pani Bożenka była wtedy, kiedy dorastał Staś, kiedy dorastał Tadek, więc tak naprawdę ona nie jest nianią, tylko jest jak naszą rodziną, dokładnie, jest jak członkiem naszej rodziny i zdarzało się, że jak wychodziła, to po prostu Heniu zaczął płakać, bo tak dobrze się z nią czuje, tak dobrze się bawi, ale oczywiście zaraz szybko tutaj jest zażegnanie i mamy takie dość intensywne życie, tak? Bo z dziećmi rzeczywiście tak jest, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, to zawsze ta miłość rekompensuje ci. Nie ma nic ważniejszego chyba dzisiaj dla mnie w moim życiu, co zrobiłem, czym mógłbym się pochwalić kiedyś, a wydaje mi się, że czym jesteśmy starsi, tym bardziej to doceniamy. Mhm. Że jak miałem 20 lat, nie myślałem o tym. Jak miałem 30, pewnie też nie. Doceniłbyś ten moment, który masz teraz, mając 26 lat? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Wiesz co, nawet pamiętam kolegów swoich gdzieś tam z przykroju mojej kariery, którzy byli wcześniej rodzicami, to czasami gdzieś tam wymykali z domu, no chcieli też przeżyć tą młodość. My wychodziliśmy sobie po meczu na jakąś imprezę, czy spędzaliśmy czas jak ludzie, którzy są, nie wiem, singlami, czy nie mają właśnie obowiązków tych rodzicielskich. I nawet rozmawiałem, słuchaj, z moim przyjacielem, który powiedział, wiesz co, trochę żałuję, że jak, bo on był młodym tatą, że nie miałem tyle cierpliwości, żeby rozmawiać z moim synem na pewne tematy, bo wiadomo, bo tu trening, bo zmęczony i tak dalej, że dzisiaj, w sensie, bo jesteśmy w tym samym wieku, powiedział, już bym zrobił to trochę inaczej, ale jest to zupełnie naturalne, bo ja dzisiaj nie mam jakkolwiek żadnego poczucia, że jest coś za coś. Nie, wręcz przeciwnie, jestem na takim etapie swojego życia, że uważam, że spotkało mi wielkie szczęście, że zostałem tatą późno, bo późno, ale jednak. Natomiast to, że późno, to chyba też wiąże się z tym, że jestem tak cierpliwy, że no, na opiekuńczy to ja nie wiem, czy to jest cecha, czy wada, czy to jest zaleta, czy wada. Zależy kiedy. Bo tak, dokładnie. I tutaj też staram się nie, jak to mówią w domu, dyszeć na plecach mojego synka, ale jestem też, ale też się martwię o niego. Mam to, wiesz co, moja mama kiedyś mówiła, że do mnie zobaczysz, powiedziała do mnie, synku, jak będziesz miał swoje dziecko, to zobaczysz, że będziesz się martwił o nie przez całe życie. To jest tak zwana troska rodzica i ja doskonale to czuję dzisiaj, bo niezależnie od sytuacji staram się oczywiście jakoś panować nad tym i to nie jest tak, że żyję w ciągu strachu, nie, ale już jest ta troska taka, żeby sobie nie zrobił krzywdy, później żeby kolejne etapy w jego życiu, no żeby po prostu ktoś go nie skrzywdził, żeby był szczęśliwy, żeby poznał kogoś, z kim będzie szczęśliwy. Dzisiaj ma pierwszego kolegę i to też jest taka, wiesz, radość, bo wymawia jego imię, Tomek, ja, mój Tomek, wiesz, tak jest. No. Więc to też jest taki, wiesz, dla mnie ujmujący, tak, etap, że mój synek poznał swojego pierwszego kolegę. Na podcast Co powie tata? Zaprasza sponsor, producent Oreo. A masz jakieś marzenia dla Henia? Oczywiście rodzice zawsze trochę projektują. To potem ta rzeczywistość weryfikuje, świadomy rodzic potrafi z tych swoich marzeń gdzieś tam zejść, ale tak jak sobie myślisz, w takiej twojej wymarzonej wersji. Wiesz co, ja jestem o tyle w takiej sytuacji, może niekomfortowej, ale ja robiąc w swoim życiu coś, co robiłem, spełniałem swoją pasję, realizowałem ją. Więc mam świadomość, że tak naprawdę ja życzyłbym mojemu synowi przede wszystkim, i to jest moje marzenie, żeby w swoim życiu odnalazł pasję, jak ja ją odnalazłem. Bo mnie do tego nikt nie namawiał, nikt nie zaprowadził mnie na pierwszy trening, nikt mnie nie stymulował, żebym ja kontynuował swoją karierę. Wręcz przeciwnie, ja czułem się jako osoba, która wygrała jakiś niewiarygodny los na loterii, bo jako młody chłopak uprawiając futbol, no największą karą byłoby dla mnie, jakbym na ten trening nie mógł iść, więc to było dla mnie niewiarygodne szczęście. Ale też później widziałem rodziców, którzy zmuszali, którzy swoje jakieś niespełnione ambicje realizowali właśnie za pośrednictwem wychowania swoich dzieci. Ja nigdy czegoś takiego nie zrobię, ale na pewno będę chciał być może dać szansę, żeby oczywiście, bo kiedy rodzic, że tak powiem, się nie zaangażuje w pewnym sensie w wychowanie swoich dzieci, czy nie pokaże, nie pozwoli mu pokazać jakieś dziedziny, chociażby futbol, tak? Bo jeżeli pytasz o marzenie, no chciałbym, żeby mój syn był piłkarzem, tak? Tym bardziej, że dzisiaj bardzo lubi grać w piłkę i świetnie się czuje, dobrze się bawi. Bawi się samochodami i piłką, to są jego ulubione zabawy. Ale
to są zabawy, więc tak jak powiedziałem, jak będzie miał 5-6 lat, pójdę z nim do szkółki piłkarskiej, zapiszę go, ale jeżeli będę wiedział, że się do tego nie nadaje, że to nie idzie, że nie będzie miał pasji, to jest za ciężka dziedzina życia, żeby ktoś mógł realizować pasję swoich rodziców, a nie swoją, więc sam to przeżyłem i wiem, jak to jest, więc zdecydowanie marzenie, tak, mój syn sportowcem, tym bardziej, że wydaje mi się, być może to jest trochę przerysowane w mojej głowie, czy gdzieś tam w mojej świadomości, ale wydaje mi się, że ma bardzo dobrą koordynację ruchową, że naprawdę... Już to wiemy. Już tata to ocenił. Bo wiesz co, bo widzę, jak się rusza, jak, wiesz, jak się zachowuje i generalnie naprawdę, nawet z tą piłką, w piłkę to gra już bardzo długo, w sensie kopie gra, za dużo powiedziane, ale przede wszystkim widzę radość. Poza tym w naszym domu dużo jest futbolu, ja oglądam mecze, bo to jest moja praca, więc on czasami siada i przygląda się i nawet, wiesz, reaguje wtedy, kiedy jest gol i tak dalej. Więc być może jest coś takiego, że my programujemy nieświadomie swoje dzieci względem naszej pasji, naszego zainteresowania. Łatwiej jest później takiemu dziecku tak po prostu wejść w ten świat. Chociaż w moim domu ta piłka nie była tak wszechobecna. Mój tata był marynarzem, ale ja pamiętam pierwsze swoje mistrzostwa światowe w 1982 roku w Hiszpanii. W moim przypadku od razu to, tak, że tak powiem, zaiskrzyło, tak jak z Mogowią. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o mojego syna, daję mu oczywiście pełne pole wyboru, ale tak jak powiedziałem, tym bardziej w Warszawie, w tak dużym mieście, kiedy rodzice się nie zaangażują, trzeba dowieźć na trening, odebrać ze szkoły i tak dalej, bo są bardzo duże odległości, czasami też czas, żeby pogodzić szkołę właśnie z jakimś dodatkowym zajęciem. Moim zdaniem duży wysiłek dla rodziców, żeby dzieci wychować w pasji. Po pierwsze trzeba zarobić pieniądze na to, żeby umożliwić nawet dodatkowe lekcje, cokolwiek, no bo system szkolnictwa dzisiaj aż tak bardzo tego nie wspiera i to jednak duża ta część tej pracy jest po stronie rodziców, prawda? To prawda, bo z jednej strony, tak jak powiedziałaś, czas, który musisz poświęcić, bo wtedy no, weekendy są takie, że ja pamiętam, jak Tadek był w szkółce Barcelony, no to wyździłem go na drugi koniec Warszawy, jadąc chyba 50 minut w jedną stronę, więc kilka godzin jest coś takiego, że musisz się zaangażować, ale dodatkowo są oczywiście koszta i opłaty, więc tutaj no, to już nie jest tak, jak było kiedyś, jak ja pamiętam z moich czasów, nie płaciło się ani za szkołę, ani za zajęcia treningowe, tak? Pogoń Szczecin przyjmowała trampkarzy czy juniorów i to było nieodpłatne. To chyba nawet tak jest do dzisiaj. Natomiast są oczywiście prywatne akademie futbolu, że tam już trzeba no, po prostu uiszczać opłatę. Wy jesteście troszkę w innej sytuacji pewnie niż wielu Polaków, no bo gdzieś ten system macie zbudowany, ale tak sobie myślę w ogóle o tym, że dzisiaj bycie ojcem w Polsce nie ma też jakiejś super prasy. No bo wiesz, jeżeli mówimy o naszym pokoleniu ojców, no to Były inne czasy. Tak. Bardzo dużo się mówi, że to był taki ojciec na kanapie. Co mi się wydaje w ogóle... Zmęczony ciągle. Wszystko ta ale, mama, o tak, której ale też mówiłeś. Co? Ale masz rację, ale zmęczony dlatego, bo kiedyś były bardzo jasno podzielone role. Kiedyś ojciec, tata, mężczyzna, facet był od tego, żeby zarobić na rodzinę bardzo często, a kobieta albo no, pracowała jakoś tak dodatkowo, ale przede wszystkim głównym zadaniem kobiety było wychować, ubrać dzieci, zrobić śniadanie, obiad, kolację i tak dalej, więc, że tak powiem, gospodarstwo domowe, stricte prowadzenie jego było rzeczywiście na barkach kobiety. I tak było też u nas. Mój tata był marynarzem, więc często nie wyjeżdżał. Było w ogóle. Trójka dzieci i mama sama. Tak, więc to też dla mamy pewnie nie były łatwe sytuacje. I taki był stereotyp, tak? Natomiast później, mam wrażenie, zdecydowanie można tak powiedzieć, że ta rodzina, postrzeganie, forma i relacje, czy nawet to, co dzisiaj robi tata i mama właśnie w tej rodzinie, jest bardzo elastyczne i to bardzo ewoluowało, mam wrażenie, tak? Z racji różnych, że dzisiaj już tak nie szufladkujemy, że mężczyzna jest tylko od tego, żeby pracować i tak jak mówisz, wraca zmęczony do domu, no to wtedy też musi odpocząć, a kobieta tylko się zajmuje dziećmi. Kobiety również są dzisiaj robić swoje kariery i to też zmieniło pewnie po części ten mechanizm, że faceci szanują to, że kobieta pracuje, że chce się spełniać i tak dalej. I wtedy, jeżeli jesteś w stanie to pogodzić, chociażby poprzez to, że no, w takich sytuacjach niania jest nieodzowna, bo jeżeli pracujecie oboje, no to wtedy dobrze jest mieć kogoś takiego zaufanego. A z drugiej strony, no też trzeba zrozumieć i to kiedyś też wytłumaczyła mi moja mama właśnie, że kobiety, które poświęcają swoje pasje i tak dalej dla swoich dzieci, to oczywiście, to nie jest, że coś za coś, ale jednak poświęcają. I to czują, dokładnie, no bo jednak też chciałoby się realizować i myślę, że po prostu męski świat, czy w ogóle świat to zrozumiał, że dzisiaj jesteśmy na równych prawach, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, jeżeli chodzi o spełnianie swoich ambicji, planów, marzeń. A w waszym domu kariera gości jest na pierwszym miejscu? Nie, no w naszym domu zawsze na pierwszym miejscu jest rodzina. Zawsze my na przykład oczywiście w miarę możliwości, bo Małgosia ma swoją pracę, ja mam swoją pracę i nawet... I nie, patrzę tylko na ten
ten poziom, wiesz, taki między wami zawodowy, tak? Gdzie jednak trzeba ten kalendarz ustawić. Ustalamy to oczywiście i sobie wszystko wcześniej ustalamy, żeby wiedzieć, kiedy razem wychodzimy z domu, bo i czasami Małgosia musi wyjechać w związku z obowiązkami zawodowymi, czasami ja również, więc to sobie wszystko planujemy do przodu. Jest to po prostu większa logistyka, większe zaangażowanie i tak jak powiedziałem, bez osoby, która nam pomaga, to byłoby bardzo ciężko. Ale dbacie o partnerstwo, żeby było równo? Tak, więc to znaczy my nie mamy w ogóle z tym problemu. Mhm. Ja powiem ci szczerze, my z Małgosią nie mamy w ogóle tematów, że ktoś czuje się mniej uprawniony, albo że walczymy o swoje wpływy, relacje. Kto jest... Nie, to zupełnie... Albo ja zostałam z dzieckiem, a ty tutaj komentowałeś mecz, nie zrobiłam czegoś tam. I nie ma czegoś takiego. Mhm. I też mamy świadomość, że jeżeli Małgosia musi się przygotować do wydania Dzień Dobry TVN i musi wyspać się, bo wstaje o 4 rano i musi się wieczorem jeszcze przygotować, to jest oczywiste, że ja wtedy zajmuję się cheniem, plus chłopcy, tak? Wtedy, kiedy ja przygotowuję się do swoich programów, wtedy oczywiste jest to, że Małgosia bierze to na siebie i tak dalej, więc to jest zupełnie naturalne. Naturalne chyba tak powinno być. U was, Radek, naturalne... bo wiesz, że jakby taki podział obowiązków, on oczywiście jest, on teraz jakby wchodzi do polskich domów, ale no nie jest to coś, z czego wyszliśmy. Ja dostrzegłem pierwszy raz, na co zwróciłem uwagę, jak byliśmy na wakacjach, często w krajach południowych, nie wiem, Francja, Włochy i Hiszpania, że tam bardzo często naprawdę na tych wakacjach dziećmi zajmowali się przede wszystkim ojcowie. Mhm. To było bardzo takie uderzające, bo to nie był taki, wiesz, że tam na piątkę dzieci dwóch ojców, to na 10 dzieci, które przebiegały, to z 8 to byli ojcowie, którzy wchodzili z nimi do basenu, którzy się z nimi bawili. Różnie to można tłumaczyć. Być może w życiu swoim codziennym byli zaangażowani w obowiązki zawodowe, więc te wakacje były dla nich właśnie tym czasem na spędzenie czasu z dziećmi, a po prostu tak jest i już nie powinniśmy na to zwracać uwagi, bo tak jak powiedziałem, stało się dość to elastyczne i u nas również tak jest. Ja dużo czasu spędzam czy na wakacjach, czy wspólnie z Małgosią, bawiąc się z naszymi dziećmi, wymyślając tam, szczególnie na wakacjach, jak jesteśmy, bo my zawsze na wakacje wyjeżdżamy sami. Mhm. Ostatnio byliśmy w gronie znajomych, ale często jednak staramy się właśnie, żeby te wakacje były takie nasze, bardzo mocno rodzinne. Jesteśmy z dziećmi, jesteśmy razem i wtedy można powiedzieć, że czasami, no nie wiem, czy można to nazwać kompensowaniem tego, że pracujemy, bo inni ludzie też pracują. No, każdy z nas musi coś robić, nawet żeby, tak jak mówić, zapłacić za te wspomniane szkoły, zajęcia, żeby otworzyć naszym dzieciom jakąś przyszłość, tak? Bo to też jest jakieś spójne w tym wszystkim. Więc myślę, że te relacje i te proporcje są bardzo wyważone, że tutaj nasze dzieci czują się, że są kochane, że podział obowiązków jest tak oczywiście, a z drugiej strony, wiesz, no, sami byliśmy kiedyś młodzi, znaczy ty jesteś dalej, ja kiedyś byłem młody i pamiętam, słuchaj, jak czym rodzice dawali mi więcej przestrzeni, tym jesteś, wiesz, no Stasiek ma 17 lat, on już chce mieć tą przestrzeń. Oni już nie chcą, żebym zawoził ich do szkoły, czy żeby ktoś odwoził, oni chcą jechać sobie z kolegami i tak dalej. Już mają swoje życie i to jest zupełnie naturalne, więc my też musimy nauczyć się tego, podchodzić do tego tak, dać tej przestrzeni. Że już jest, dokładnie, już jest osobowość, już jest taka forma lekkiego buntu, no bo, wiesz, hormony i tak dalej wchodzi Stanisław w wiek takiego dojrzewania i to też jest fajne to wszystko obserwować i już nawet nasze relacje są takie bardziej, jak wiesz, z dorosłym rozmawiasz z nim już inaczej niż w sposób, w jaki rozmawiało się jeszcze parę lat temu. Natomiast to, co powiedziałeś, ostatnio zaczyna się mówić więcej na ten temat, tak, że mężczyźni są również od tego, żeby wychowywać swoje dzieci, że te relacje czy obowiązki bardzo często są dzielone i ja myślę, że tak jak świat ewoluuje, bo świat zdecydowanie się zmienia i perspektywa spojrzenia na wiele rzeczy, tak właśnie na rodzinę również i myślę, że to jest dobre, bo tak jakbyśmy mieli tak naprawdę szczerze powiedzieć, to kobiety gdzieś były w tym wszystkim pokrzywdzone, mimo wszystko, bo tak naprawdę wychowywanie dzieci, czy zajmowanie się dziećmi w domu, to jest ciężka praca, mimo wszystko. To jest miłość i to jest obowiązek, albo inaczej, to jest coś naturalnego. Ale patrząc na to, jak po całym dniu z trójką dzieci jesteś wieczorem, jak się czujesz, no tak, już można powiedzieć, że... O tym, że mężczyźni połowy tych obowiązków nie widzieli, bo ich nie było i gdyby mieli zrobić, też są takie badania, które mówią, że gdy mężczyźni muszą wymienić obowiązki swojej żony, no to wymieniają, ale tam jest połowa tego, co mówią, jakby w tym samym czasie mówią kobiety, tak? Więc no... Czasami to też jest tak, bo no też się z tym spotkałem, że na przykład kobieta była z trójką dzieci, facet był w pracy, wracał zmęczony, no to ona wtedy po całym dniu zmęczona, dobra, teraz ty się zajmij dziećmi. Mówi, słuchaj, ale ja byłem cały dzień w pracy, też jestem zmęczony. Więc to też nie są łatwe sytuacje i tutaj też nie chce się mądrzyć, czy nie ma na to złotego środka tak naprawdę. Każdy musi chyba znaleźć swój sposób na rodzinę. Dokładnie tak. Ja myślę, że
jest to twoja rodzina, są to twoje dzieci, więc nawet jak ktoś się tym martwi i uważa, że to nie jest dla niego, to myślę, że wtedy, kiedy ma swoje, to rzeczywiście zaczyna na to spojrzeć inaczej, zaczyna mieć nagle taką cierpliwość, której nigdy nie miał i tak dalej, i tak dalej. Więc... No teraz wchodzi tacierzyński. Będziemy zachęcać polskich mężczyzn dyrektywą europejską do tego, żeby przeszli na urlop tacierzyński. To trochę nie jest twój temat, no bo ty jesteś na innym etapie też swojej kariery. I myślę, że warto o tym też chwilę porozmawiać. Dla mnie to jest tyle ciekawe, bo ja się zastanawiałam, czy piłkarz, trochę wracając do twojej kariery, mógłby dzisiaj pójść, tak realnie, Radek, na tacierzyński. No bo wyobrażam sobie sytuację. Robert Lewandowski idzie bardzo wysoko. Rodzi im się kolejne dziecko i on mówi, no to ja teraz, drodzy państwo, chciałbym sobie zrobić przerwę jak Mark Zuckerberg i zająć się po prostu, pomóc Ani i zająć się po prostu wychowaniem tego dziecka. Czy realnie, ale tak naprawdę realnie, patrząc na ten zawód, jak go trzeba wykonywać, jaki jest harmonogram i tak dalej, czy piłkarz może iść na tacierzyński? Nie może. W ogóle nie ma takiej możliwości. Nie tylko piłkarz. Wydaje mi się, że w ogóle sportowiec wyczynowy, a coś ciekawe, kobiety, które rodzą dzieci, które są sportowcami, mają przerwę w karierze, ale nie, no wiesz co, nie wyobrażasz sobie tego, nie wyobrażam sobie, bo być może za ileś tam lat, być może coś takiego będzie, wiesz. To jest bardziej na zasadzie takiej, że starasz się mimo wszystko dopasować, jeżeli masz swój trening, czy wyjeżdżasz na mecz, no to jednak jest twój obowiązek, masz podpisaną umowę, tam nic takiego nie ma i uważam, że nawet klub, jakbyś przyszedł do trenera i powiedział, że chcesz iść teraz na urlop tacierzyński, to myślę, że w samym klubie byliby mocno zdziwieni. Nie wiem, a możesz być zwolniony na to, żeby być przy żonie, przy porodzie na przykład? Tak, i to bardzo to często robią, okay. To nawet z meczu oczywiście. Ja myślę, że nawet to też jest, to nie powiem wielkość trenera, co takie człowieczeństwo, że bardzo często trenerzy mówią, jedź do żony, to jest dla ciebie najważniejsze, bo wiedzą, że trener też ma dzieci i myślę, że to jest nawet taka fajna gra psychologiczna ze swoim zawodnikiem, że on też czuje do trenera jakąś wdzięczność, że on go zrozumiał i nigdy z czymś takim nie robiło się problemów. Wiesz, jeżeli jest jakiś problem i jest chore dziecko, zadzwonisz, że nie możesz przyjść na trening i tak dalej, bo masz jakąś wyjątkową sytuację w domu, to też nic wielkiego się nie dzieje, bo każdy jest człowiekiem. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś chciałby iść na jakiś urlop, który trwałby, nie wiem, miesiąc czasu, Nawet dłużej. Myślę, że wiesz, to jest trochę tak, że największym wrogiem piłkarza jest czas, którego nie może spędzić na treningu. Mam tu na myśli kontuzje i urazy, tak? Bo to jest jednak coś, że żeby dojść do jakiejś formy, żeby trzymać tą formę, to musisz codziennie, że tak powiem, szkolić się, codziennie wchodzić na kolejne tam pułapy wydolnościowe i tak dalej, więc to nie jest taka normalna praca, że jeżeli nie pójdziesz przez 2 tygodnie do niej, a popracujesz sobie w domu, odświeżając pewne wiadomości, informacje i się przygotujesz, to bez uszczerbku dla ciebie możesz później wejść i robisz to dalej. Jednak sport zawodowy bazuje na wysiłku fizycznym i każdy tydzień, każdy miesiąc, kiedy tego wysiłku nie jesteś w stanie gdzieś przetrenować, to twój organizm po prostu o nim zapomina i musisz później do tego dochodzić, więc myślę, że tacierzyństwo tak, ale jeżeli chodzi o sportowców zawodowych, to jeszcze nie dzisiaj. Niestety jest to bardzo przykra informacja. Powiem ci, że tylko, że myślę, że to jest też wiesz, w zrozumieniu, bo mówimy też o wzajemnym zrozumieniu, tak? Myślę, że jeżeli mężczyzna jest sportowcem, jeżeli, daj Boże, gra w jakimś dobrym klubie i zarabia na tą rodzinę, to też jest w stanie, wiesz, bardzo mocno w tym przypadku pomóc żonie poprzez chociażby na nianie, czy to, wiesz, to nie jest tak, że jesteś w klubie 8 godzin dziennie. Okay. To jest o tyle dobre, że praca sportowca czy piłkarza to jest 4 godziny, powiedzmy, których nie macie w domu. Wstajesz rano i śniadanie, wyjeżdżasz na trening, a po południu już jesteś cały dzień w domu. Plus jest na to rozwiązanie. Piłkarz dość szybko przychodzi na emeryturę. No właśnie, to też to jest prawda. W wieku 38 lat już, powiedzmy, około 40, już przed 40, może tak, jesteś do dyspozycji swojej rodziny i wtedy możesz iść na urlop tacierzyński. Przykładem może być na przykład Radosław Majdan. Tak, chociaż ja się nie wybieram, bo jakoś udaje mi się to wszystko pogodzić, wspólnie oczywiście z Małgosią. Ale po boisku nie biegasz, więc wiesz, to trochę jest tak, że trochę dzisiaj te twoje zadania i nawet to, że jesteś moim redakcyjnym kolegą, trochę inaczej układa twoją pracę, prawda? Więc jest trochę więcej miejsca na to, żeby mieć to życie rodzinne, o którym tak pięknie opowiadasz, tak. Ale jest na to przestrzeń.
przestrzeń. Wiesz co, tak, no zdecydowanie, bo tu już ta praca jest bardziej elastyczna, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj, jeżeli nawet miałbym zostać w domu kilka dni, no to zawsze mogę, nawet no pandemia wprowadziła też, jak to się mówi, home office, tak? To i prawda, to możemy, też bardzo zmieniło. Tak, bardzo zmieni i po prostu przygotowujesz się do czegoś w domu, do czego przez internet, poprzez to, co powoduje, że te informacje gdzieś pozyskujesz. Natomiast kiedyś to nie było, ale w sporcie zawodowym, tak jak powiedziałem, to jest zupełnie inna historia. Natomiast coś, urwał mi się wątek. O co pytałaś? Jeszcze raz przypomnij mi. No zaczęliśmy od tego, że najlepiej być ojcem, jeżeli jesteś piłkarzem w czasie emerytury już takiej, która pozwala na to, że tego miejsca jest więcej na to wychowywanie dzieci. Dla mężczyzny oczywiście. Tak, no i generalnie można powiedzieć, że rzeczywiście jest, wiesz, masz wtedy, tak jak powiedziałem, no masz czas, masz świadomość i też, bo to też jest w zależności od tego, co robimy, tak? Jeżeli, i to też nie jest łatwe, bo generalnie czasami oczywiście pewnie są rodziny, kiedy zderzają się z takim tematem, że mężczyzna realizuje swoją pasję, kobieta chce realizować swoją pasję i tak dalej. I to trzeba wszystko wypośrodkować, ale jest właśnie przeciąganie liny. Po to jesteśmy w związku, po to mamy ze sobą, no znamy się tak dobrze, czy mamy ze sobą relacje, o których mówiłeś, te tak zwane przyjacielskie, czy wzajemnie powinniśmy próbować się zrozumieć, żeby każdy od siebie coś dał, bo myślę, że to jest po prostu takie zaangażowanie, które wymaga od nas, czasami nawet poświęcenia, ale żebyśmy, jak to się mówi, zawsze dawali od siebie tyle samo, żebyśmy nie próbowali wykorzystać słabości drugiej strony, albo po prostu za wszelką cenę postawić na swoim. Myślę, że w ogóle zrozumienie, wyrozumiałość w związku jest istotą rzeczy, a jeszcze jak masz dzieci i dzielisz się tymi obowiązkami, to naprawdę my faceci też, myślę, że zaczynamy rozumieć to, co powiedziałem wcześniej, że spędzenie kilku godzin z dziećmi to jest naprawdę coś, co powoduje, Radek, że kobieta może czuć się zmęczona. Wszystko, co mówisz, brzmi, jakbyś był feministą. Nie, ja po prostu, wiesz co, ja po prostu pewnych rzeczy nie rozumiem inaczej. Albo nie, rozumiesz, albo, ja bym powiedziała, albo rozumiem, że moim może je trochę lepiej, tak, albo może rozumiem je trochę lepiej, albo po prostu jestem otwarty na pewne kwestie i ja nie lubię ograniczenia, ja nie lubię szufladkowania, ja nie lubię stereotypów i generalnie uważam, tym bardziej w dzisiejszym świecie, bo dzisiaj wiele rzeczy wygląda inaczej niż jeszcze 15 czy 20 lat temu i my się nie możemy na to obrażać, wręcz przeciwnie, może czasami ktoś otworzył nam oczy albo ktoś spowodował, że perspektywa naszego spojrzenia jest zupełnie inna i trzeba z tego korzystać. A że ja zawsze dość mocno byłem otwarty na świat, na ludzi i nigdy nie zacietrzewiałem się ze swoich poglądach. Mhm. Oczywiście starałem mieć zdanie i pewne rzeczy, wizje na pewne rzeczy, ale to, co powiedziałem, ale myślę, że ta tak zwana empatia, wrażliwość jest ważna w ocenach takich sytuacji, bo wtedy gdzieś tłamsisz sobie ten tak zwany egoizm, bo to jest coś, co powoduje, że dla ciebie ty jesteś najważniejszy, to, co ty robisz, jest najważniejsze, a nie zdajesz sobie sprawy, czy nie jesteś w stanie przejść na tą drugą stronę, czyli pomyśleć sobie, co potrzebuje twoja żona, nie wiem, jak jest zmęczona, czy jak mógłbyś jej pomóc, tak? Więc myślę, że to też jest coś, co powoduje, że te związki, można powiedzieć, są dotarte, a ludzie w tych tak zwanych związkach po prostu dobrze się rozumieją, kiedy mogą o sobie powiedzieć, że wiedzą, kiedy sobie również w takich chwilach pomóc. A czego chciałbyś, takie już ostatnie pytanie, czego chciałbyś nauczyć Henia? Taka najważniejsza lekcja, z którą chciałbyś go wypuścić w ten świat. Wiesz co, chciałbym, żeby był dobrym człowiekiem i to mówię poważnie, bo tak jak zapytałaś się mnie o moje spojrzenie na świat, o tą otwartość, o zrozumienie, to jest na bazie właśnie takiej empatii, na bazie tego, że chyba to właśnie wykształciła we mnie moja mama i ja chciałbym, żeby mój syn miał swoje zdanie, miał osobowość i charakter, ale chciałbym, żeby nie powiem lubił ludzi, żeby był po prostu człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, że egoizm to nie jest dobra cecha, żeby był otwartym, szczerym, prawdziwym człowiekiem. Żeby był człowiekiem dla świata. Żeby był, tak, żeby spełniał swoją pasję, ale żeby, wiesz co, podobała mi się taka scena z Szeregowca Ryana, jak, nie wiem, czy pamiętasz, jak on przyszedł na grób tego, jak czasami o tym wspominam, bo to jest taka dla mnie taki fundament człowieczeństwa, że kiedy ten właśnie dowódca tego batalionu, jak umierał, powiedział, proszę cię, bądź tego wart. Czyli znaczy w innym przekazie, bądź dobrym człowiekiem, tak? Że bądź tego wart, że zginęło za ciebie tam, nie wiem, 10 ludzi, żebyśmy cię odnaleźli na linii frontu. I myślę, że to jest to, nawet jeżeli za ciebie nikt nie zginie, to myślę, że warto jest o tym pamiętać, że w życiu mimo wszystko warto jest być dobrym człowiekiem, bo powiem ci, że moje życie też mnie tego nauczyło, przekonało, że ta tak zwana karma jednak wraca. Ja nie zrobiłem wielu rzeczy złych w życiu, ale jestem naprawdę bardzo tego świadomy i bardzo przekonany w tym, że jeżeli robisz złe rzeczy, to zło do ciebie wróci. Jeżeli robisz dobro, to nie jest handel wymienny. Być może tak, być może nie, ale na pewno zło zawsze, więc bardzo będę się starał
wychować mojego syna na przede wszystkim dobrego człowieka, ale też będę starał się kształtować w nim pasję, jeżeli będę widział, że jakiś posiada. Czy ten etap życia to misja tata? Wiesz co, znaczy misja to jest takie słowo, tak, być może, ale, ale misja poparta na takim dużym szczęściem i sytuacją, że możesz sobie tam stwierdzić, że naprawdę fajnie, że mnie to spotkało, tak? I możesz się w tym realizować i myślę, że patrzysz na swoje, bo w ogóle jak patrzymy na swoje dzieci, chyba jesteśmy dumni, jak widzimy jakieś sukcesy i tak dalej, więc to też dotyczy nas samych. Patrząc na nie, na swoje dzieci, szukamy czasami tych cech, które o dzieci życzyły rzekomo w genach od nas, więc to też jest takie przyjemne. Ale tak, niewątpliwie, to jest misja tata, która wiąże się przy takich czasami lekkich, trudnych sytuacjach, generalnie zdecydowanie z wielkim szczęściem i miłością. Radek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Radosław Majdan, no bardzo zaangażowany ojciec Henia, ale także ojczym Stasia i Tadeusza. Bardzo ci dziękuję. To był podcast Co powie tata? I zapraszam na kolejny odcinek. Na podcast Co powie tata? Zaprosił sponsor, producent Oreo.